Grupa mieszkańców Bytomia chce odwołania prezydenta tego miasta Mariusza Wołosza, a także Rady Miejskiej. Twierdzą, że w urzędzie dochodzi do licznych nieprawidłowości. Zarzucają także prezydentowi złe realizowanie niektórych inwestycji miejskich, ale to nie wszystko. Katastrofalny jest stan finansów miasta. Bytom jest miastem bardzo zadłużonym, ponad 400 milionów złotych. A w ostatnich 2 latach rekordowe zadłużenia budżetu to po około 100 milionów złotych rocznie. Co roku obcinane są wydatki na podstawowe potrzeby miasta, z wyjątkiem PR-u. Media są bardzo dobrze dotowane, żeby promocja miasta dobrze wyglądała na zewnątrz. Z inicjatywą zorganizowania referendum grupa mieszkańców chce zgłosić się do urzędu w poniedziałek. Później będą musieli zebrać podpisy. Za referendum musiałoby się opowiedzieć ponad 11 tysięcy osób. Mamy dość tego, to co robi, jak niweluje ten, nasze pieniądze idą w błoto Bytomian, bo to są pieniądze Bytomian, którymi dysponuje i które Bytomianie nie wiedzą, co się dzieje. Wszyscy mydlą tutaj urzędnicy oczy, że wszystko jest ok, wszystko pan Mariusz Wołosz pokazuje się medialnie, nagrywa filmiki, ach, to co on nie zrobił, ale to, co się dzieje w środku, tego Bytomianie nie wiedzą. Do akcji odnieśli się w piątek prezydent Mariusz Wołosz i przewodniczący Rady Miejskiej Michał Staniszewski. Uważają, że to zagrywka polityczna, bo za rok mają się odbyć wybory samorządowe. Ja jestem w każdej chwili w stanie poddać ocenie i weryfikacji wyborców. Aczkolwiek uważam, że wydawanie kilkuset tysięcy złotych w kontekście wyborów, które odbędą się już w kwietniu przyszłego roku, nie ma to większego sensu, a tym bardziej żadnych uzasadnionych powodów. Jeśli ktoś mówi o finansach miasta, to najprawdopodobniej nie ma odpowiedniej wiedzy, dlatego że finanse miasta w kontekście innych ościennych miast wyglądają dobrze. Każdy mieszkaniec ma prawo do przeprowadzenia, zgłoszenia takiej inicjatywy, natomiast też trudno w innych kategoriach, jak kategoriach politycznych, oceniać tą inicjatywę. To mamy rok do wyborów. De facto, jeżeli cały proces organizacji referendum miałby się odbyć, to myślę, że mówilibyśmy tutaj o tak naprawdę czasie pół roku przed końcem kadencji. Jeśli referendum w Bytomiu zostanie zorganizowane, to żeby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3/5 osób biorących udział w poprzednich wyborach. Mimo że od udanej operacji Miłosza minęły już 2 miesiące, jego mamie wciąż towarzyszą duże emocje. Ja się cieszę, że ma buźkę całą, naprawdę. Że nie ma już tej dziury, że no po prostu się cieszę. 5-miesięczny Miłosz urodził się z rozszczepem wargi podniebienia. Z taką wadą rodzi się rocznie w Polsce około 1000 dzieci. Operowali go lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, którzy przeprowadzają średnio 6 zabiegów rozszczepu podniebienia tygodniowo. Wada wykrywana jest już podczas pierwszego trymestru ciąży. Leczenie zaczyna się od razu po porodzie. Rodzice są poinformowani, jaką metodą będziemy robili ten rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, z czym tutaj mogą się zetknąć w szpitalu, jak mają się do tego przygotować. Kiedy nadchodzi zabieg operacyjny, są przyjmowani, wykonywana jest konsultacja anestezjologiczna, wykonywane są potrzebne badania i jeśli wszystko jest w porządku, to dziecko na następny dzień jest operowane. Jednym z największych problemów przy rozszczepie podniebienia i wargi jest jedzenie. Miłosz w pierwszych tygodniach życia był karmiony przez sondę. Dopiero tymczasowe zamknięcie podniebienia płytką ortodontyczną zmieniło sytuację. Dziecko podczas leczenia potrzebuje do 4 takich płytek, które przyklejane są na specjalny klej. Dzięki tej płytce było możliwe karmienie butelką, zwykłą butelką. I teraz po operacji zszycia wargi je normalnie ze zwykłej butelki. Nawet kiedy rodzice odejdą od karmienia butelką i zaczną używać łyżeczki, przed chłopcem jeszcze długa droga do pełnej sprawności. W maju czeka go konsultacja ortodontyczna, a potem kwalifikacja na 2 operację rozszczepu podniebienia. Polega ona na rekonstrukcji mięśni i zamknięciu szpary między jamą ustną a nosem. To był ciężki okres przez tydzień. Teraz jest super, jest naprawdę radosnym z tym chłopczykiem wesołym. O przyszłej operacji jeszcze nie myślę. Mówię, daję sobie jeszcze na to czas, bo jeszcze troszkę czasu przed nami. Na tym etapie może zakończyć się podstawowe leczenie. Kolejne lata pokażą, jak rozwinie się mowa chłopca oraz czy będzie potrzebował protezy zębów.
Pomoc niedoszłemu samobójcy czy ratowanie małego dziecka z wypadku samochodowego to tylko niektóre ze scenariuszy, z jakimi zmagali się w piątek uczniowie szkół podstawowych i średnich w Tarnowskich Górach podczas zawodów z zakresu pierwszej pomocy. Musieliśmy wyciągnąć pacjentkę z auta i udzielić jej pomoc i jej dziecku musieliśmy udzielić pomoc. Jak ta pomoc wyglądała? No, musieliśmy sprawdzić, czy oddycha, musieliśmy opatrzyć wszystkie rany, no i zająć się komfortem psychicznym. Bo to właśnie ta ostatnia kwestia, jeśli pomocy umie się udzielić, jest bardzo ważna. Żeby wiedział, że jest w dobrych rękach, no i w sumie to taka jedna z najważniejszych rzeczy jest, żeby wiedział, że jest dobrze i że pomożemy mu. Na wykonanie każdego z zadań grupy uczniów miały 10 minut, a scenariusze były skomplikowane, bo na przykład niedoszły samobójca nie tylko próbował się powiesić, ale także podciąć żyły i zażył dużo leków. Do tego awanturował się, gdy udzielano mu pomocy. Celem naszych zawodów jest propagować udzielanie pierwszej pomocy, szeroko pojętego ratownictwa, idei pomocy innym ludziom wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa. Mamy drużyny z całego praktycznie województwa, od Knurowa przez Lubliniec. W tym roku mamy 12 drużyn, 12 pozoracji, na których uczestnicy zmierzają się z różnego rodzaju wyzwaniami. Taka forma nauki jest bardzo przydatna, bo kiedyś na ulicy naprawdę można się spotkać z koniecznością ratowania komuś życia. Trzeba wtedy szybko zareagować, jeśli na przykład ktoś nie oddycha. Przystępujemy do RKO, czyli uciskamy w klatkę piersiową, na środku klatki piersiowej za pomocą dwóch rąk. W systemie 30/2, ale wiadomo, jeżeli jest to osoba znaleziona na ulicy, jesteśmy z tych oddechów zwolnieni. Priorytetem jest zaangażowanie kogoś do wezwania pomocy 112 jak najszybciej po rozpoznaniu, że pacjent nie oddycha, czy tam poszkodowany. No i prowadzenie jak najbardziej dokładnej akcji reanimacyjnej do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Warto też pamiętać, że im szybciej zareagujemy i rozpoczniemy akcję ratunkową, tym większe szanse, że uda się uratować komuś życie. Trwa moda na zieleń w miastach. Jednym z działań, którymi najbardziej chwalą się samorządowcy, są tak zwane zielone przystanki. Takie wiaty można spotkać w Częstochowie. Akurat tu nie był to drogi wydatek. Zazielenienie jednego takiego przystanku kosztowało 12 tysięcy złotych. Te zielone przystanki nie mają formy skomplikowanej. Po prostu są otoczone takimi siatkami z pnączami, które właśnie kiedy się zazieleniają i kiedy ta roślina rośnie, no to właśnie tworzy taki efekt. Oczywiście ten efekt jest w pełni widoczny dopiero po jakimś czasie, najlepiej wiosną czy latem, więc czekamy na te efekty, bo na razie oczywiście jeszcze aż tak bardzo ich nie widać. Niemniej te przystanki już funkcjonują, 6 na terenie miasta. Katowice wczoraj pochwaliły się pierwszym z 22 przystanków, które na dachu mają rozchodnik. To zaledwie 9 metrów kwadratowych zieleni, ale firma AMS, która współpracuje z wieloma miastami i ma już na swoim koncie kilka tysięcy takich realizacji, zachwala to rozwiązanie. Każdy zielony przystanek pokryty jest dywanem rozchodnikowym, który ma, no można powiedzieć, magiczne właściwości. Gromadzi wodę deszczową, obniża zapylenie, obniża temperaturę wokół wiaty o 3 do 5 stopni w upalne dni, a także absorbuje dwutlenek węgla. W najbliższych miesiącach AMS zazieleni wiaty w wybranych przez mieszkańców lokalizacjach. W Katowicach są też 3 takie zielone przystanki. Jeden kosztował aż 90 tysięcy złotych, ale wydaje się, że będzie z niego więcej pożytku, bo rośliny zasadzono nie tylko na dachu. Do tego, że zieleń w mieście, nawet w tak małej skali, jest potrzebna, nie trzeba nikogo przekonywać. Latem upały w Polsce potrafią doskwierać coraz bardziej. Szara infrastruktura nagrzewa się bardzo mocno, dużo bardziej niż okoliczne tereny zielone. Ten efekt nie jest uzależniony od zmian klimatu. To jest zjawisko fizyczne nagrzewania się materiałów. Żeby trochę ulżyć mieszkańcom oczekującym na autobus, również Mikołów przygotowuje się do realizacji dużego przystankowego projektu. Zielono ma być między innymi tutaj, na placu synagogi. Za projekt odpowiadają specjaliści od zieleni. Będą zaopatrzone w zielony dach z matą rozchodnikową, z dodatkowymi drobnymi bylinami, które są odporne na wysychanie. Dodatkowo tył wiaty będzie zabezpieczony pergolą, po której będą wspinać się pnącza, a
a wokół wiaty mamy zamiar zrobić rabaty, do których będziemy przekierowywać wodę deszczową z dachu i w tych rabatach będziemy ją retencjonować. Walka z betonozą to pozytywny trend. Nie chodzi jednak tylko o upał, ale zdarzające się coraz częściej intensywne i nagłe opady deszczu. Żeby nie tracić cennej wody, takie inwestycje trzeba prowadzić rozsądnie, bo niektóre działania miast mają sens tylko wizerunkowy. Są lepsze rozwiązania niż rozchodnik na wiacie przystankowej. To jest sukulent, czyli on gromadzi wodę w swoich tkankach, zgromadzi tą wodę, natomiast jeżeli mamy rośliny, które są w gruncie wysadzone, no to nie ma tutaj porównania, to znaczy te rośliny na pewno, które są w gruncie wysadzone, będą miały i wyższą transpirację, i wyższe parametry fotosyntezy i po prostu tą wodę będą szybciej tak jakby i gromadziły, ale również i spożytkowały na swoje biologiczne procesy. Eksperci podkreślają jednak, że każda proekologiczna inicjatywa to dobre rozwiązanie. Dzisiaj jeszcze gorąco nie jest, ale za 2 miesiące każdy będzie szukał cienia, którego w wielu miejscach nadal brakuje. Pierwsza w Polsce stacja czytania krajobrazu powstała w Sosnowcu. Znajduje się na wysokości ponad 80 metrów na dachu Żylety, czyli siedziby Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Ma to być baza dydaktyczna dla studentów i naukowców specjalizujących się w interpretacji krajobrazu. Zespół badań krajobrazu ma w planach utworzenie pierwszego w kraju obserwatorium krajobrazowego oraz włączenie sosnowieckiej stacji do europejskiej sieci obserwatoriów. Zadaniem tak naprawdę jest kształtowanie wrażliwości na przestrzeń, na walory środowiska przyrodniczego, walory kulturowego, ponieważ prowadząc obserwacje z góry możemy uświadomić sobie na przykład jak złożona jest ta tkanka przestrzenna, jakie tworzy całości, czy jest ona harmonijna, jak zielony jest tak naprawdę Górny Śląsk, o czym często zapominamy w takim przekazie medialnym. Jak pokazują badania naukowe, krajobraz nie jest zasobem nieodnawialnym, ale i tak trzeba go chronić, a to możliwe jest dzięki właśnie obserwacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak zmiany klimatu postępują dynamicznie, jakie to ma odzwierciedlenie później w przyrodzie, która nas otacza, której my, bo to jest najważniejsze, stanowimy integralny składnik. I jeżeli my nie zatroszczymy się o planetę w tym momencie, to już tak naprawdę jest za późno, ale wciąż jest czas, żeby łagodzić zmiany klimatu. Żeby to robić odpowiedzialnie, musimy mieć wiedzę. A żeby tę wiedzę przyswajać w sposób przystępny, najlepiej doświadczyć jej bezpośrednio. Taka też jest idea geopikniku, który Wydział Nauk Przyrodniczych zorganizował po raz drugi. Docelowo ma być on wydarzeniem cyklicznym. To popularno-naukowe warsztaty, pokazowe stoiska i laboratoria przeniesione z sal wykładowych do przestrzeni publicznej. Możliwość zajrzenia do mikroświata dzięki wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego. Będzie można zostać meteorologiem na profesjonalnej stacji meteorologicznej, która znajduje się tutaj przy naszym budynku naszego instytutu. Również badanie profili glebowych i wiele, wiele innych. Największą atrakcją pikniku okazał się T-Rex, wierna kopia tyranozaura, który w ostatnich miesiącach pojawiał się w miastach regionu.